przygotowania odnośnie muzeum. Ono nie kosztowało 10 dolarów, a 5 dolarów. 5 dolarów zapłaciłem za bilet i 5 dolarów za te coś do słuchania, więc w sumie kosztowało 10 dolarów. 40 zł mniej więcej, 41, więc tak, 40 to nie 60, więc lepsza jest cena. I teraz jadę do Katowan prywatnym, powiedzmy, że prywatnym autobusem, że chyba mnie 15 dolarów. No i mam miejsce z samego przodu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Zobaczymy w trasie, bo trasa będzie trwała 5 godzin całe. Zobaczymy. Koszt tego to 3 zł. No jakieś mięcho w środku jest. Smakuje trochę jak nasz kartacz polski. Jak widzicie, jestem w miejscowości teraz Batamang, w której w sumie nic takiego nie ma, oprócz tego, że tutaj jest, chciałem powiedzieć, stadnina, ale zbiorowisko, ogólnie taki sklep, w którym produkują krokodyle, żeby je sprzedawać na skórę tylko. I tak jak patrzyłem opinię, to większość oczywiście Europejczyków jest oburzona, że są straszne warunki i bla bla bla. No i sobie tak stwierdziłem, że jednak to odpuszczę, bo to troszeczkę jest w drugą stronę. Ale jestem tutaj ze względu na to, że planuję jutro wynająć motor, już sobie zaklepałem w hostelu i planuję jutro jechać na Killer Cave, czyli taka jaskinia, z której wylatują miliony nietoperzy. I ponoć wygląda to nieziemsko i planuję to zobaczyć. Jest to opcja za darmo, więc dlatego wybieram, znaczy wynajmuję motor, ponieważ chcę jeszcze zobaczyć parę rzeczy. Przy okazji, jadąc naokoło i tak naprawdę się zatrzymać, kiedy będę chciał, bo jeszcze była opcja zdjęcia kolejki bambusowej. Kosztowało to 6 dolarów czy 5 dolarów plus kolejne 6 chyba za wyjściówki, ale stwierdziłem, że nie będę tego prał, ponieważ to będzie tylko tyle, że oj, mam nadzieję, że mojego palucha nie było widać. Że to będzie kolejne po prostu taka pierdziawka, platforma, która będzie na torach jechała i jest od silnikiem od kosiarki napędzana, czyli będzie praktycznie cholernie głośno. Jakoś mi się to nie widzi, nie wiem czemu w tym słońcu jechać. Stwierdziłem, że wolę za 8 dolarów wynająć motor, 2 dolary zapłacę powiedzmy za benzynę, będzie mnie kosztowało to 10, nie 12 dolarów. Się zatrzymam, kiedy będę chciał, gdzie będę chciał jechać do jakiejś restauracji, to na luzie, więc stwierdziłem, dobra, zaryzykuję. A jeszcze się pytałem też chłopaka z recepcji, czy policja tutaj łapie, powiedział, że raczej nie, że trzeba nabroić, żeby coś odwalić, żeby policja łapała, że tak raczej nie zatrzymuje. Więc trzymałem za słowo, bo się pytałem, czy mają do wynajęcia skuter, czy motor. I on mówi, że skuter, a ja się pytam, czy to ma więcej niż 50, czy mniej niż 50 mocy. I on mówi, że więcej, no i mówi, że on jest tak jakby też nie do końca już się ogarnia co jak, ponieważ jedni mówią na to skuter, jedni mówią na to motor. W sumie ja też się z tym spotkałem w Wietnamie. I podobnie, raz gadali tak, raz tak, ja też ogłupiałem, ja wiem, który to jest skuter, który to jest motor, ale jak się słyszy, jak raz mówią tak, raz tak, a w ogóle czasami jak po angielsku gadali, to w ogóle czasami mówili na to bike, czyli rower, znaczy bike. Bicycle to jest rower w sumie, ale to nazwali też bajkiem. Dobra, szukałem teraz na tego marketu i przyznam, że chyba go znalazłem, ale krępuje się strasznie nagrywać przy ludzie, bo wszyscy się na mnie znowu lampią. Muszę wziąć koniecznie plecak, do plecaka kamery przyczepić, bo tak nie jestem w stanie nagrywać, bo się za mocno krępuje. Strasznie mnie to peszy. Widzicie ten dzbanuszek? Ja się zastanawiałem, co to jest, bo fajnie to wygląda. A sobie tak zaobserwowałem, że to jest kosz na śmieci, bo są porozstawiane w miarę wszędzie i tak w sumie do jednego śmieci wrzuciłem. Ale długo się zastanawiałem, czemu to przy każdej praktycznie budzie jest. A fajnie to wygląda. Myślałem, że może coś tym gotują albo coś, bo często rozpalają ogniska i gotują na miejscu rzeczy.
Tak jak widzieliście, tutaj były już śmieci z kolei. A odnośnie tego, bo często oni też mają coś takiego, że mają coś podobnego, to zresztą wygląda jak palenisko, że często pod budynkami, pod restauracjami mają właśnie coś takiego, jak to, takie rusztowanko i często rozpalają ognisko i po prostu gotują na tym, albo coś smażą, albo ogólnie służy to do gotowania, albo po prostu palenia śmieci, więc dlatego stąd moja myśl taka przyszła. Taką odryndę dzisiaj sobie wynająłem. Kosztowało mnie to całe 32 zł za cały dzień, za 12 godzin, plus gdybym chciał na całą dobę, czyli 24 godziny, to musiał zapłacić za to 40 zł. W sumie jest spoko cena, plus dodatkowo oczywiście benzyna. A dzisiaj będzie cały dzień z nietoperzami. Właśnie przyjechałem do miejsca, gdzie jest bardzo dużo wielkich nietoperzy, tych co były w Indiach. Zaraz może uda mi się wam pokazać. Khmerska świątynia. Trafiłem tu w sumie przez przypadek. W planach miałem przyjechać zobaczyć tylko nietoperze. Się okazało, że jest tu świątynia też, więc spoko. Przy okazji zobaczyć coś ciekawego. Tam patrzcie, fajny, ciekawy samochód obładowany cały rzeczami. I na dzień dobry, oczywiście dzieci mnie objechały w koło. Kulturalnie na początku się zapytały o imię, a później pieniądze tylko, money. No, to jest męczące czasami. Tu na wejściu jest jeszcze więcej tych człowieczków. Więcej złota. Zaraz sprawdzimy, co tutaj w tej jaskince jest. O, to trochę strasznie wygląda, jak jakiś grobowiec. Tu pan sobie włosy obcina, jakieś dary. Coś jest niby opisanego tutaj, tak? Ale to jest w ich języku. Widzę jedyne co? Co kojarzę, to jest 500 dolarów tu napisane. 200 dolarów, 500 dolarów. To jedyne co kojarzę. No, patrzcie. Kwota. Chciałem, że będzie mnie atakować. Dobra, koniec. O, a co to za kwiat? Drzewo. Teraz właśnie tak idę, patrzę na ziemi. Jakieś wielkie kwiaty nowe. Ale pachnie ładnie. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Jak to się mówi, pokaż kotku, co jest, co masz w środku. Dobra, chyba trzeba tu buty ściągnąć, bo widzę odciski stóp. Hello. Kąpeczka. Nie. Kąpeczka. Yes. Nie. Yes. What's your name? What? Name Kamil. And you? B. B. B? Yes. And you? Bez. He bez. You? Kamil. Bez. Yes. Not yes. Name. Yeah. Okay. It's me. This is school. International school. Yes. Yeah. Dynamic International School. Okay, bye bye. Bye. Przyznam szczerze, że znowu czuję się właśnie wolny. Fajnie jest jednak wynająć raz na jakiś czas motor, bo kompletnie jest inne zwiedzanie. Mówię, czuję się wolny,
tak? Po prostu wolny ptak. Mogę robić sobie co chcę, kiedy chcę, jechać gdzie chcę, co jest mega fajne, tak jak teraz jestem na kompletnym zadupiu. Jednak jedyny to jest plus taki, że nie do końca muszę się martwić tym, że ten złomek się zepsuje czy nie, tak jak mój. No, jednak brakowało mi trochę tego. Hello! To jest właśnie miejsce, w którym... A, tu jeszcze mamy wyżłobione rzeźby w skale. A tam ogólnie będzie zaraz gdzieś jaskinia, z której będą wylatywały te nietoperze. Tu macie przygotowane już krzesełka do oglądania tego show całego. Tam macie jakaś płasko rzeźba. I tu jest właśnie ta jaskinia, o której mówiłem, z której wylatują te nietoperze. Więc ja sobie po prostu tu przyjdę, stanę za krzesełkami pewnie i będę miał to samo, nie będę musiał nic kupować, więc byłoby to bez sensu. Co ciekawe jest o to, że jak ja tutaj ogólnie wjechałem, to było strasznie czuć właśnie odchodami nietoperzy. Jest tu specyficzny taki zapach, który właśnie jest odczuwalny wszędzie. Oczekiwani właśnie wszyscy już czekają na widowisko, się ludzie zbierają. Tak jak widzicie, turystów jest coraz więcej, a teraz w jaskini tam właśnie już słychać powolutku, jak się zbierają nietoperze i powinny do godziny maksymalnie wylecieć. Ale tak czy siak już mega, mega, mega mocno słychać to, jak one tam się telepią w środku. A i w ogóle taka jeszcze opcja, ponieważ tutaj ludzie wszyscy siedzą i muszą za to zapłacić, znaczy zapłacić, muszą kupić chociaż jednego drinka albo coś do picia za minimum $1. Natomiast ja sobie przyszedłem tutaj na schody i mam to za darmo, a jestem dosłownie obok. To jest tylko tyle, co mała różnica. Czuję się mega skrępowany, bo teraz wszyscy się na mnie robią. Ale dobra, tak gadam do tej kamery. Kumacie, że te nietoperze będą teraz tak leciały ponad godzinę. Widzicie tego owoca? Nazywane jest to smoczym owocem, znaczy smoczym owocem, smocze oka. Bardzo lubię to, już zżarłem pewnie z 5 kg tego. Ogólnie w środku wygląda jak liczy i smakuje trochę jak liczy, trochę jest słodsze, troszeczkę nie wiem, liczy tak jakby ma dwie osłonki, mam wrażenie, a to jest tak jakby jedna całość. Też oczywiście ma peskę w środku, twardą. Ale jest pyszne. Wolę to bardziej od rambutana, bo rambutan jak się je, to też jest troszeczkę podobne do liczy, ale w rambutanie jest coś takiego, że jak się je to coś słodkiego z tej skorupki, ten owoc, to w środku jest ta pestka, to od tej pestki zawsze odchodzi taka skorupka delikatna i nie przepadam za tym, bo to jest taka nieprzyjemna konsystencja przez to, nie fajnie się to je, a tutaj to pięknie odchodzi i jest mega zajebiste. Mega słodkie, kosztuje zazwyczaj to 4 zł za pół kilo, zazwyczaj. Dzisiaj też babka oczywiście zobaczyła mnie, chciała 5, ale wylicytowałem, powiedziałem, że jak ten wezmę pół kilo, jeżeli da mi za 4, no to spoko. I mam kolejne pół kilo dosłownie na deserek, bo dla mnie to pójdzie raz, dwa. Ja jak kupuję to praktycznie od razu wcinam całość, pół kilo. Nie ma sensu nawet co zwlekać, ponieważ to jest tak pyszne. Mogę to żreć i żreć. Dzisiaj wygląda to tak dosłownie jak liczy. Czekajcie, oświetlenie. Jak mówiłem, peska jest w środku. Taka powłoczka.
przezroczysta, lekka. I pestka. No zajebiste to jest. Jak będziecie mieli okazję, kupujcie, próbujcie, bo naprawdę to jest dobre. Ogólnie odnośnie tych nietoperzy, to było tak, że myślałem, czytałem, że mają przyjechać, wyfruwiwać, wylatywać z tej jaskini o godzinie 17. A okazało się, że sobie nietoperze przesunęły tą godzinę do godziny 18. I się okazało, że ogólnie wyleciało chyba z 10-15 po... To było może i długie show, tylko tyle, że strasznie szybko ściemniło, więc można było tym podziwiać z 15 minut, a później na przykład jak ktoś jest ślepy czy coś, to już tam gówno widać. Mega fajnie to wyglądało, bardzo fajny spektakl. Czy był warte przyjechania? Tyle kilometrów? Tak, bo mimo wszystko fajnie, bo poznałem jeszcze typka. W sumie zaczepił mnie taksówkarz, rikszy. Tam chwilę z nim pogadałem. Powiedzmy, że tam połowę tego, co powiedział, to zrozumiałem, bo niestety miał ciężki akcent. I zaczęliśmy sobie rozmawiać ogólnie na temat wszystkiego. O tym, że on zbiera ogólnie wszystkie waluty z świata, powiedzmy, że od każdego tam dostaje coś. No i ja powiedziałem, że też gdybym miał niską walutę, jakoś to bym mu dał, ale niestety miałem same stówki i dwusetki, bo dzięków nie brałem ze sobą, bo to tylko w razie co, bo tak to wszystko przecież u nas się używa na karcie. Się zapytałem, jaka jest u nich średnia krajowa, powiedzmy, no nie do końca. To powiedział, że na przykład akurat przykład podał nauczycielka. No to mniej więcej wychodzi tak, że nauczycielka tutaj zarabia $200 miesięcznie, czyli wychodzi, że to $10 dziennie zarabia, czyli powiedzmy 40 zł. Co daje nam tak jakby z 810 zł mniej więcej zarabia na nasze miesięcznie. Więcej zarabiają powiedzmy policjanci, też pokazywał właśnie, że czym większy szczebel, tym więcej zarabia, bo ogólnie to jest wszystko skorumpowane. Też na temat tej jaskini powiedział, że to jest właścicielem jakiś tam też władza, jeżeli chodzi o policjant i jego syn, i że to oni mają pieczę nad tym, a odchody nietoperza są bardzo popularne i to jest dobry dochód, bo mniej więcej za kilo gówna nietoperzego, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie, tak, bo to ma jakąś specyficzną nazwę akurat, kupa nietoperza, i że za kilo można zarobić $6, a tam jest tego na pewno w cholerę, bo tych nietoperzy jest od cholery. To jest godzinny spektakl wylatywania praktycznie, więc sobie możecie wyobrazić tylko, jak tego dużo jest. I ogólnie mówię, że skorumpowany ogólnie ten kraj jest. Co więcej... A, też parę razy robiłem zdjęcie chyba takiego węża, ogólnie na granicy samej, jak przekraczałem, to taki wąż z kilkoma głowami. Się okazało, że to nie jest wąż, tylko to jest smok. Tak, to jest smok. I to jest coś, jeżeli chodzi o buddyzm, ze względu na to, że tam był jakiś... To właśnie nie wszystko zrozumiałem, bo to tak opowiadał dziwnie, że był jakiś chłopiec, później on czegoś tam nie chciał i chciał i został przemieniony, i ogólnie, że to niby tam jakieś szczęście daje, dlatego teraz wszędzie w Laosie, w Tajlandii, wszędzie ogólnie są takie na dachach zaokrąglenia, dachów, szczytów, i to właśnie jest między innymi ten smok. I, ale ja się zapytałem, dlaczego on ma tyle głów, to on nie odpowiedział mi tak naprawdę. Po prostu raz ma tyle, raz ma tyle. Nie wiem, co to ma znaczyć. Muszę kogoś innego zapytać jeszcze raz, kto będzie lepiej mówił po angielsku. Może bardziej to zrozumiem, bo ciekawiło mnie to i też fajnie powiedział mi jeszcze odnośnie takich złotych tych budek wszystkich, takich świątyń małych, że to jest też na zasadzie takiej, że jak ktoś jest biedniejszy, że to jest taka katakumba, powiedzmy. Ktoś jest biedniejszy, to ma tak jakby jednopoziomową, a ktoś jest bogatszy, to ma dwupoziomową i na tym jego szczątki są pochowane właśnie na poziomie. Tam jest takie okienko i tam między innymi właśnie są pochowane jego kości, a dół służy jako pokój taki rytualny, powiedzmy, taki salonik. Ale to, i to kosztuje mniej więcej, żeby was nie okłamać, chwila, 50 tysięcy kosztuje na nasze złotówki, 50 tysięcy kosztuje ten mały, a 100 tysięcy kosztuje ten duży. Ta katakumba, jeżeli chodzi o wielkość, tak.
Coś ja, że tam gadał, ale teraz chwilę obecną chyba sobie nie przypomnę, bo jest już późno.